Siemka, ja jestem Adacho i dzisiaj znowu w nietypowym formacie, bo nie widzicie i nie zobaczycie mojej twarzy ze względu na to, że nie obraz, tylko dźwięk są dzisiaj głównym tematem filmu, a konkretnie ścieżki dźwiękowe z Dragon Balla Super, z anime, ale również z filmów. I generalnie jest to temat, który był już podrzucany wiele razy w komentarzach, ale zawsze stroniłem od tego tematu ze względu na to, że nie wiedziałem, jak to ugryźć. I od razu was przepraszam. Nadal do końca nie wiem, jak to ugryzę. Czy będę puszczał wam te soundtracki w całości, czy może w większości, czy może tylko w jakiejś części, a jeśli będziecie chcieli sami posłuchać całego, to odeślę was do linku w opisie, bo oczywiście wszystkie te soundtracki podlinkuję w opisie. Tak czy siak, dzisiaj chciałbym, żeby to muzyka stanowiła większość i od razu przepraszam, nie znam się na muzyce, więc jak mieszam jakieś pojęcia, wybaczcie moją ignorancję, jeśli mieszam jakąś nomenklaturę, jeśli ktoś studiuje muzykę i będzie łapał się za głowę słuchając tego, co mówię, przepraszam. Przepraszam z góry również za nadmierną ilość głupich żartów, bo właśnie dlatego, że się nie znam, próbuję opisać wam to emocjami, tym co sobie wyobrażam, jak słyszę dany soundtrack. Tak czy inaczej, przygotowałem dzisiaj dla was 18 soundtracków, przesłuchałem wszystkie soundtracki z całego Dragon Balla Super z anime, z filmu z Brolim i z filmu Super Hero. Wybrałem 18 tych, które na przestrzeni lat polubiłem najbardziej. Chciałem zrobić z tego top 15 i 3 wyróżnienia, żeby była ładna okrągła liczba, ale umówmy się, że zaczniemy od miejsca 18. No chyba żartujesz sobie, mała, ja tu leżę. Mała, wpuściłem cię do pokoju, żebyś mi podsiadła? Biorę taboret. Miejsce 18 zajmuje soundtrack z anime Dragon Ball Super Plan Zero Śmiertelników. Od razu jeszcze wspomnę, że wiem, że część soundtracków z Dragon Ball Kai potem przeszła na Dragon Ball Super, ok? Więc wiem, że niektóre z tych soundtracków mogły się pokazać w Dragon Ball Kai, ale jeśli chodzi o Dragon Ball Kai, to specjalistą nie jestem. Nie podobało mi się to, że została tam zmieniona ścieżka dźwiękowa w porównaniu do klasycznego Dragon Balla Z, więc umówmy się, że jeśli coś się pojawiło w Dragon Ball Super, to będę mówił, że jest to z Dragon Balla Super. Mimo tego, że mogło być wcześniej w Kai, dobra? Tak czy siak, ten soundtrack, który słyszycie w tle, zresztą też czasami go używam w filmach, to jest soundtrack, którego raczej używam w filmach, w których mamy jakiś poważny temat, dlatego że ta ścieżka dźwiękowa jest pełna niepokoju, takiego poczucia beznadziejności, złowroga, dobrze zresztą ukazująca realia linii czasowej Future Trunksa, bo jest to soundtrack, który często się pokazywał w tamtej sadze. Mimo wszystko nie jest ona przeznaczona moim zdaniem do ostrej akcji, jest to soundtrack subtelny, idealny jako tło do wydarzeń fabularnych, wiecie, gdzie ktoś tam sobie siedzi w swojej altance i knuje jakieś niecne plany, albo po prostu przylatujemy wehikułem czasu do linii czasowej Future Trunksa i widzimy, że wszystko jest zrównane z ziemią. Dużych fajerwerków tutaj nie ma, ale tak jak powiedziałem, jest to soundtrack idealny, subtelny i bardzo dobrze pasujący jako tło nawet do filmów na YouTubie. Miejsce 17 to motyw muzyczny Złotego Freezy, a w zasadzie jest to motyw muzyczny, który pamiętam najbardziej ze sceny transformacji Freezy przed turniejem mocy. To po prostu było czyste piękno. Powiem wam tak, animacja w tamtym momencie i właśnie ten soundtrack sprawiły, że tak jak nie jestem fanem, i zresztą dobrze o tym wiecie, filmu z Freezą, w sensie chodzi o Resurrection of F, tak w tamtym momencie nagle polubiłem Golden Freezę, widzicie? Tak zostało to pięknie przedstawione, można powiedzieć nawet, jak to mówi młodzież, epicko! Perfekcyjnie wpasowujący się soundtrack w ten złoty wygląd formy, kojarzącej się z przepychem i wyższością, zwłaszcza, że tam jeszcze chórki zostały wrzucone, a chórki zawsze spoko, prawda? Także ten soundtrack jest dobrym przykładem na to, że za pomocą naprawdę fajnej muzyki, dobrze dobranej muzyki, dobrze dobranej ścieżki dźwiękowej, można z czegoś, czego do końca się na początku nie lubiło, albo wobec czego się było sceptycznym, wyrobić sobie trochę lepsze zdanie, jakby przedstawić to w lepszym świetle. Myślę, że tutaj ten soundtrack zrobił to bardzo, bardzo dobrze. Miejsce 16 to soundtrack, który leciał przy Genki Damie tworzonej w Dragon Ballu Super, czyli można powiedzieć, że jest to taki Dragon Ballowy super
Dragon Ballowy Super, motyw Genkidamy, ale jest to również intro z Dragon Balla Super. To drugie intro, które było od sagi Przetrwania Wszechświatów, tylko takie w wersji orkiestralnej. Można powiedzieć, że jest to troszeczkę prześlizgnięcie tego intro do tego rankingu, bo tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi o wejściówki i endingi, w sensie wiecie, już ranking endingów i openingów robiłem, także chodzi mi tutaj tylko o soundtracki, które były w anime. Jest to takie troszeczkę prześlizgnięcie tego soundtracku do tego rankingu. Tak czy inaczej, to intro jest świetne i kojarzy mi się z niezapowiedzianymi wejściami, ze względu na to, że najbardziej ten soundtrack nie kojarzy mi się z Genkidamą, tylko ze sceną z ostatniego odcinka Dragon Ball Super, ze 131 odcinka, kiedy Frieza i 17 przepychali atak Jirena i nagle w ostatnim momencie wskoczył Goku. Pomógł im Goku, który wyglądało wcześniej, że jest powalony na deski, a użył błyskawicznej transmisji i znienacka dosłownie niezapowiedziane wejście właśnie zrobił. Także jest to soundtrack bardzo budujący, dający nadzieję i raczej towarzyszący scenom poprzedzającym wielkie starcie, bo mieliśmy tutaj oczywiście scenę poprzedzającą starcie ostateczne z Jirenem, no a w przypadku Genkidamy również mieliśmy tak naprawdę budowanie Genkidamy, które poprzedzało wielkie starcie z Jirenem. Świetne intro, no a reszta, o tak jak powiedziałem, to jest jakby opening Dragon Balla Super w wersji orkiestralnej, którego bardzo lubię, ale oryginalną wersję lubię bardziej. Ten soundtrack trafia tutaj raczej za swoje świetne intro. Miejsce 15. Master and Pupil, czyli Mistrz i Uczeń. Jest to soundtrack, do którego na początku nie byłem przekonany przez dość prosty i monotonny, można powiedzieć, wstęp, no ale z czasem zacząłem coraz bardziej przymykać na niego oko. Tutaj dla mnie największą robotę robi sekcja instrumentów dętych, czyli w momencie, w którym orkiestra wchodzi i czujemy to przełamanie limitów. No i są to sceny głównie kojarzone z... w sensie mi się głównie kojarzy ten soundtrack ze scenami z Roshim i Vegetą, z poświęceniem siebie dla większego dobra. Zresztą w połączeniu ze scenami takimi jak Roshi, to powiedziałbym nawet, że jest to, że może być to wyciskacz łez. Jestem zdania, że jeśli scena jest bardzo dobra, to soundtrack może ją zniszczyć. Myślę tutaj o pewnej scenie, którą ostatnio widziałem, wyświetliła mi się na Facebooku. Chodzi mi o poświęcenie Vegety w Majin Buu Sadze w Dragon Ballu Kai. Ta scena, która normalnie była wyciskaczem łez, już tym wyciskaczem łez przestała być. I tak sobie myślę, kurczę, trzeba oddać tym dobrym soundtrackom to, że nie niszczą tych scen, że mało tego, dodają tym scenom. Mówię tutaj oczywiście o odcinku, w którym Roshi walczył z Ganosem, tym wojownikiem z bodajże czwartego wszechświata i... No i oczywiście jeszcze jest scena z Vegetą. Generalnie jest to soundtrack, do którego się musiałem troszeczkę przekonać. Mówię, ten wstęp tak naprawdę to było to, co mnie najbardziej tam, nie powiem, że irytowało, ale nie pasowało mi w tym wszystkim. Tak czy inaczej, świetny soundtrack i trafia do mojego top 15. Numer 14, czyli soundtrack o tytule Frantic Battle. To jest soundtrack, do którego prawdopodobnie mam jeden z największych sentymentów tutaj. I nie dlatego, że jest jednym z najlepszych, znaczy jest jednym z najlepszych, dlatego się znalazł na tej liście, bo soundtracków jest znacznie więcej, ale jest to ścieżka dźwiękowa, którą słyszycie w moich filmach od maja 2017 roku, czyli praktycznie od momentu, w którym... To były pierwsze miesiące, jak zacząłem nagrywać o Dragon Ballu, jak się przerzuciłem, powiedzmy, na Dragon Balla, czyli 7 lat temu. Od premiery odcinka, bodajże to było, w którym on się pojawił, czyli walka Bu i Bazila, jeśli dobrze pamiętam. To jest soundtrack, który od razu wpadł mi w ucho. Jest energetyczny, dynamiczny, nieprzesadnie inwazyjny. No mówię, idealnie się wpasowuje w charakter moich filmów o Dragon Ballu. Dlatego jak nagrywam filmy o Dragon Ballu, to w 90% jest tam ten soundtrack. Po prostu go kocham i nie wyobrażam sobie, żebym nagle przerzucił się na jakiś inny. W sensie też czasem używam innych soundtracków z Dragon Balla, ale żeby tak na stałe się przerzucić, nie. Ta gitara wyznaczająca melodię, te wysokie syntezatory, trąbki w łączniku w środku utworu, w tym takim mostku, jeśli mogę to tak nazwać. I ta druga część, w której wchodzi gitara prowadząca, niczym Slash na kurwiający solo na koncercie Guns N' Roses w Tokio w 92 roku. Poezja. Numer 13, czyli soundtrack o tytule All Out Battle. Tutaj na początku orkiestra wysyłająca sygnał ostrzegawczy, że zaraz rozpocznie się jatka. Potem niepokojący rytm, tak jakby
Dwa buldogi angielskie mierzyły się wzrokiem nad miską, w której jest tylko jeden kawałek wątróbki. Napięcie niemalże sięga zenitu. Nie ma odwrotu. Za chwilę nastąpi starcie o skali, jakiej ten świat nie widział. Każdy z nich próbuje wykorzystać ostatnie sekundy przed zawiązaniem się bitwy na zlokalizowanie punktów witalnych przeciwnika, uspokojenie oddechu, rozluźnienie mięśni. W głowie mieszają się różne myśli, plany, taktyki. Teraz to już nie ma znaczenia. Istnieją tylko oni i ostatni kawałek mięsa. I ruszyli! Dwa buldogi angielskie zapominają o Bożym świecie i w krwawej walce próbują rozstrzygnąć, komu należeć się będzie ta soczysta wątróbka! No, a tak na poważnie. Kiedyś ten soundtrack kojarzył mi się z krajami arabskimi. Nie wiem, czy jest druga osoba, która miałaby podobne skojarzenie. Konkretnie ta wysoka gitara wyznaczająca melodię na starcie. Nie wiem, te rytmy po prostu były takie wschodnie dla mnie. Dużą robotę tutaj pełnią instrumenty dętej smyczki, które dodają tej walce pokładów epickości. Mówię tutaj raczej o outro, o ostatniej minucie tego soundtracku, bo powiedziałbym, że końcówka tego soundtracku podoba mi się najbardziej. Aczkolwiek całość jest naprawdę fajna i dobrze mi się oglądało walki w Dragon Ballu Super, jak to leciało w tle. I przepraszam za te buldogi. One tam dalej się kotują, a my idziemy dalej. Miejsce 12. Motyw muzyczny Jirena. Jak usłyszałem to pierwszy raz, to przyznaję, aż mnie ciarki przeszły. Ten soundtrack jest jednym z powodów, dla którego uważam, że siła Jirena w anime była przedstawiona mistrzowsko. Ja wiem, że o postaci Jirena, czy o samym turnieju mocy, jako o takim troszeczkę fanserwisie w anime, można mówić wiele różnych rzeczy. Ale siła Jirena, to jak został przedstawiony jako ściana nie do przeskoczenia, to było naprawdę, naprawdę robiące wrażenie. A ten soundtrack, no, dodał po prostu jeszcze kolejnego poziomu tej całej sytuacji. To jest soundtrack, w którym czuć, że mierzymy się z niepojętą, niewyobrażalną siłą. Bardzo możliwe, że siłą znacznie wykraczającą poza nasz zasięg. Podoba mi się to, że na początku ten soundtrack jest enigmatyczny, ale stopniowo budując napięcie, krok po kroku rozwija się i odkrywa tajemnicę, jaką stanowił Jiren, coraz bardziej uświadamiając nam, jak bezsensowna i bezcelowa jest walka z nim. Miejsce 11. Earth's Fate, czyli Los Ziemi. To jest soundtrack typu: może i się staraliście, ale i tak niedługo wszyscy umrzemy. Ziemia wybuchnie jutro po południu i nic nie możecie z tym zrobić. Powiedziałbym, że pod kątem charakteru jest podobny do tego pierwszego soundtracku, który dzisiaj omawialiśmy, czyli Plan Zero Śmiertelników, ale nie jest dokładnie taki sam. Tamten raczej wprowadzał poczucie niepokoju odnośnie tego, co może nastąpić. Tak jakbyśmy nie wiedzieli, co może nastąpić, ale wiemy, że na pewno będzie to coś złego. Ten opowiada raczej o tym, co wiemy, że nastąpi, albo i nastąpiło, ale nie mamy jak tego powstrzymać. Świetny, klimatyczny soundtrack, perfekcyjny do omawiania poważniejszych tematów o Dragon Ballu, dlatego używam go do omówień mangi Dragon Balla Super od wielu lat. Bardzo kojarzy mi się ze sceną, w której 9 wszechświat na turnieju mocy został wymazany i wtedy, ja wiem, że były te teorie odnośnie tego, że anioły i Daishinkan są źli ze względu na to, że w anime czasem byli rysowani w taki sposób. No głównie Daishinkan był rysowany w taki złowrogi sposób, aczkolwiek no myślę, że tutaj twórcy, że tutaj Toei Animation grało nam trochę na nosie. Nie sądzę, żeby tak to wyglądało, żeby anioły były złe, albo żeby Daishinkan miał jakiś ukryty tam plan przejęcia wszechświatów i tak dalej. Ale w tamtym momencie, w którym wszyscy na turnieju zamarli, 9 wszechświat został kompletnie wymazany z egzystencji, nawet bogowie nie mogli uwierzyć, że to się faktycznie wydarzyło. I Goku patrzył na Daishinkana, a ten tylko, tak jak powiedziałem, złowrogim uśmieszkiem spoglądał w jego stronę i potem jeszcze kazał wszystkim walczyć, jakby to była faktycznie jakaś walka na Koloseum. Czuć było powagę w tamtym momencie, dlatego też, no, z tamtą sceną kojarzy mi się najbardziej ten soundtrack, dlatego też go lubię, bo uważam, że dodał tamtej scenie bardzo, bardzo dużo.
Przechodzimy do pierwszej dziesiątki, a numer 10 to Birth of a God, czyli Narodziny Boga. Wstęp to totalny ambient. Mało tutaj można wyciągnąć z anime, bo ogólnie rzadko z tego co kojarzę to puszczali ten sam wstęp, a jeśli już puszczali to raczej było to zagłuszane, bo sam soundtrack jest dość cichy. Aż do momentu, gdzie nie wchodzi orkiestra. Ale jak już wchodzi orkiestra na pełnej, a do tego zaraz dochodzą chórki, to ja mam poczucie, jakby zaraz z nieba stąpił Bóg we własnej osobie, ale nie żeby osądzić grzeszników, tylko powycierać nimi podłogę. Potem jak mamy wstęp do dropu numer 2 i wpadają anielskie chóry, to mogliby dosłownie na linkach spod sufitu spuścić kurwa Magdę Gessler, a i tak wyglądałoby to jak otwarcie bram niebios w towarzystwie grających cherubinków. Świetny soundtrack. Jego siłą jest to, że potrafi z małej rzeczy albo zwykłej transformacji zrobić coś dużego, zrobić jeden z fajniejszych momentów ostatnich odcinków Dragon Balla Super. I myślę tutaj konkretnie o scenie, w której Goku w walce z Bergamo włączył Super Saiyana Blue. To była scena, w której nagle ten soundtrack kompletnie znikąd zaczął grać i bogowie, dosłownie chociażby Ro, czyli Bóg Kaioshin 9 Wszechświata, wypowiedział kwestię: przecież to jest moc rywalizująca z bogami. I ja mówię, no oczywiście, że jest moc. Numer 9 zajmuje motyw muzyczny Beerusa. To jest absolutnie przerażający i sprowadzający na moje ciało gęsią skórkę soundtrack. Wyobraźcie sobie, że nagle w środku nocy wybudza was ten soundtrack grający na głośnikach. O defekacji wspominać nie muszę, bo to jest oczywiste jak to, że już nigdy nie zapuszczę grzywki. Ale w zestawie z tym można byłoby jeszcze wygrać zawał serca. Przecież to jest kompletnie przeszywający soundtrack. I powiem wam tak, zdecydowanie było go za mało. Zdecydowanie. Poleciał tylko kilka razy z tego co pamiętam. Z czego raz w filerze za lalką, ale nie oszukujmy się. Beerus po swojej sadze miał mało takich momentów, w których ten soundtrack by się przydał. Najbardziej chyba popularnym jest ten, w którym Beerus wymazuje Zamasu. To jest scena niesamowita, zwłaszcza ze względu na ten soundtrack. Znacznie inny, różniący się od reszty soundtracków. Powiedziałbym nawet, że bardzo dobrze, no bo Beerus jest przeciwnikiem, który jest postacią, która znacznie się różni od reszty postaci, prawda? To nie jest walka dwóch Saiyan, albo to nie jest walka nawet Super Saiyana Goda. To jest walka Boga Zniszczenia, który jednym pstryknięciem palca jest w stanie wymazać z egzystencji. To jest w tym wszystkim przerażające. Ten soundtrack jest naprawdę świetny i uważam, że było go zdecydowanie za mało, ale to jest raczej kwestia tego, że Beerusa było mało. Numer 8. Desperate Assault. Uważam, że tytuł idealnie oddaje to, co czuć, jak się tego słucha, czyli atak desperacji. To trochę takie Earth's Fate, ale wersja pod walkę, tak bym to porównał. Świetna, budząca emocje i poczucie zaangażowania melodia. Najbardziej kojarzy mi się z zajebistą transformacją Trunksa w Ikari, czyli ta scena, w której Trunks już chyba po prostu nie wytrzymał tego pierdolenia Zamasu i Goku Blacka i stwierdził, że jak chcą go nazywać grzesznikiem czy jakimś winnym za to całe zajście, to mogą tak robić, ale on się zaczął wtedy denerwować, odpalił tę formę, która jest bardzo kontrowersyjna, bym powiedział, że nawet nie powinniśmy jej za bardzo brać pod uwagę, bo ona była tylko w anime, ale mówię tutaj o scenie, nie o formie. To jest świetna, jedna z moich ulubionych scen
transformacji w ogóle w Dragon Ballu Super, więc oprócz tego, że ta scena podobała mi się pod kątem, powiedzmy, fabularnym, to tutaj bardzo dużą robotę zrobiła ta muzyka, prawda? Przejście w drugą część utworu, kiedy kończą się te wysokie skrzypce, to trzyma w napięciu bardziej niż końcówka meczu Polska-Argentyna, kiedy Polacy zdesperowani prosili Argentyńczyków, żeby ci już nam więcej nie strzelali. Miejsce siódme. Poświęcenie Gammy 2. Znacznie bardziej złożony i wykorzystujący inne brzmienia soundtrack. Ogólnie soundtracki z Dragon Ball Super Super Hero były w większości bardzo dobre. Nie będę wam spoilerował, czy coś jeszcze się w tym rankingu pojawi z tego filmu, ale generalnie przesłuchałem sobie wszystkich i uważam, że one były na świetnym poziomie, ale ten podoba mi się najbardziej. Głównie ze względu na to, co się dzieje od połowy, bo od połowy dzieje się największa magia, kiedy cała orkiestra wygrywa triumfalny rytm, który chwilę później zamienia się w epickie nakurwianie, ile fabryka dała. Nawet budzą się chórki, które paplają coś w łacinie. Gamma 2 wypruwa z siebie żyły, żeby pokonać komórczaka maksymalnego. Mój poziom stresu jest już też maksymalny. Chórki postanawiają krzyczeć, ale nadal nie wiadomo, co oni mówią. Zresztą kogo to obchodzi? Gamma 2, kurwa, nie żyje. Miejsce szóste to Broly Begins to Battle, czyli Broly zaczyna walczyć. Jest to soundtrack znany również pod nazwą Jare Broly. Bo taki okrzyk wydał Paragus, kiedy ten soundtrack wszedł, powiedzmy, w swoją główną fazę. Tutaj można wyczuć w powietrzu podobną sytuację co z Bulldogami, czyli na początku buzujące napięcie, które mimo wszystko nie wybucha w niekontrolowanej eksplozji, tylko raczej zapowiada coś większego. Tak jakby początek walki był tylko preludium do zagłady, która zbliża się nieubłaganie. Od drugiej minuty rozpoczyna się kolejna część, w której czujemy, mam wrażenie, większą świadomość problemu, z jakim się mierzymy. To jest coś, z czym nie sposób sobie będzie poradzić, a walka może potrwać nawet do czwartku, jeśli dziś jest poniedziałek. Soundtrack po kilku rozwinięciach wchodzi w ostatnią fazę, która jest moją ulubioną. I tutaj walka już nabrała rozpędu, a betoniarka wiruje na pełnych obrotach. Chociaż jest w tym wszystkim nutka ekscytacji. Tak jakby część nas po tym wstępnym etapie szoku i przerażenia dostosowała się do obecnej sytuacji i pojawiła się kropla radości z walki. Zajebisty, bogaty i świetnie opowiadający historię soundtrack.
Numer 5. Bardok upada. Wstęp przepełniający smutnym niepokojem. Tak jakbyśmy się dowiedzieli, że... Muszę chyba ostrzec, że teraz to będę mówił, to będzie żart, dobrze? Tak jakbyśmy się dowiedzieli, że zamiast drugiego sezonu Dragon Ball Super będą robić remake GT. Z jednej strony wiemy, co nas czeka, ale z drugiej strony nie wiemy nic. Jak poradzimy sobie z taką sytuacją? Dlaczego tak musi być? Czy możemy zrobić coś, żeby temu zapobiec? Następna część to powolna akceptacja. No cóż, przecież nic nie poradzimy. Są to okropne wieści, ale jakoś damy radę. Dalej mamy pełną akceptację i budowanie siły na walkę z rzeczywistością, którą zgotował nam los. Później... Nie! Tak nie będzie! Lecę do Japonii i idę pod siedzibę Toei! Co oni sobie wyobrażają? Ostatnie pożegnanie z bliskimi przed samotną wyprawą pod siedzibę Toei Animation. W oknie stoją szefowie Toei, Kozo Morishita i Katsuhiro Takagi, a przede mną dziesiątki, jak nie setki rysowników, animatorów i pracowników biurowych tej potężnej armii. Jak oni mogą decydować o mnie beze mnie? Ruszam samotnie w stronę tłumu wyznawców GT z Biblią w jednej ręce i figurką Moro w drugiej, wykrzykując w niebogłosy treść piosenki Ultimate Battle, ale nie mam szans na zmianę przyszłości. I zostaję spacyfikowany szybkim lewym Dandan i podbródkowym Kokoro Hikare Teku. Świetny, wzruszający soundtrack. Scena z Bardokiem i wysłaniem małego Kakarotto tylko go upiększyła. Jest to scena, która według mnie jest jedną z najbardziej wzruszających scen w historii Dragon Balla. W momencie, w którym Bardok i Ginę wysyłają małego Kakarotto na ziemię. I mówię, taką scenę łatwo zniszczyć nieadekwatnym soundtrackiem, a tutaj ścieżka dźwiękowa tylko ją wzmocniła. Miejsce czwarte. Ultra Instinct Rush. W zasadzie taka jest chyba fanowska nazwa tego soundtracku, ze względu na to, że... Co prawda, okej, on się potem pojawił przy walce Goku i Kefli, kiedy Goku walczył w Ultra Instinctie Omenie, ale ja najbardziej kojarzę go z walką Goku i Hita z Dispo i Kunshin, czyli wojownikami z 11 Wszechświata, i kiedy ta walka przekraczająca prędkość dźwięku dosłownie odbyła się na turnieju mocy. Gitara tutaj i te smyczki w tle to jest czysta poezja. Nawet jednego widza, Grzegorza, którego pozdrawiam, poprosiłem jakiś czas temu, żeby zrobił tego cover na Zakolach, bo pytał, jakiego soundtracku chcemy, żeby zrobił cover, bo on tam gra na gitarze. Ja poprosiłem właśnie o ten soundtrack, mogłem wybrać wszystko, a wybrałem właśnie to. Ścieżka dźwiękowa w ogóle zaczyna się z grubej rury, ale to główna część tak pobudza wyobraźnię, że sam się czuję, jakby się bił na turnieju mocy. Na samym końcu mamy dodatkową sekcję dętą, która w cudowny sposób wplątuje się w główną linię melodyczną, wprowadzając do zakończenia i rozwiązania całej akcji. Świetny, dynamiczny, melodyczny i budzący emocje soundtrack.
Moi drodzy, wchodzimy na podium, miejsce trzecie, Full Force Kamehameha, czyli soundtrack pod tytułem Gogeta gnoi Broly'ego. Intro od razu wprowadza bardzo poważny nastrój, poprzez zdecydowaną sekcję dentą jesteśmy wrzuceni od razu do wiru wydarzeń, ale kolejna część zmienia trochę trajektorię utworu i delikatnie zaczyna się to kierować ze strony, mamy tu epicką walkę, w stronę, o kurde, zaraz się wydarzy coś tragicznego. Ostatnia część utworu to powrót tego wybijanego rytmu z początku, ale tym razem w znacznie większej częstotliwości. I przede wszystkim stopniowe budowanie napięcia poprzez podnoszenie tonacji, aż w końcu szybkie, acz stopniowe rozwiązanie niczym wywracające się domino. Na mnie, jako na zwykłego widza, ten soundtrack działa jak mocna kawa i daje mi potężnego kopa do działania. Kocham tę ścieżkę, też ze względu na scenę z filmu, co pewnie też trochę wypacza mój obraz, ale mimo wszystko powiedziałbym, że tak jak soundtracki budują sceny, tak też sceny budują soundtracki, więc no troszeczkę też to wpływa na moją ocenę. No cóż, nie znam się na muzyce, także kieruję się emocjami. No a tutaj, przy miejscu drugim, przy soundtracku Broly'ego kontra Gogety, nie wiem ile set razy tego słuchałem przez ostatnie ponad 5 lat, ale uwierzcie mi, że dużo. Marcia nawet żartowała, albo to nie był żart, że chce, żeby to leciało na naszym ślubie. Skandowanie imion Gogety i Broly'ego dla mnie to jest strzał w dziesiątkę. Normalnie byłoby to trochę dziwne, ale w tym przypadku ja mam wrażenie, jakby to były dwie niezniszczalne siły, które w końcu ze sobą starły się w wielce wyczekiwanym meczu, a speaker tylko dolewał tym skandowaniem oliwy do ognia. Myślałem, żeby umieścić to na pierwszym miejscu, ale postawiłem jednak na inny soundtrack. Gitara w tym utworze sprawia, że moczą mi się majtki. Sekcja denta to moja endorfina, kiedy mam gorszy dzień. Sekcja smyczków to zimne piwo w chłodny dzień. Do tego śpiewający pan speaker, który jest jak promyk słońca o poranku, zasiewający w mojej głowie myśl: to będzie dobry dzień, do roboty. Kocham ten soundtrack całym sobą i jestem do niego bardzo, bardzo przywiązany.
Ale miejsce pierwsze musiał zająć soundtrack Clash of Gods, czyli soundtrack wykraczający poza uniwersum Dragon Balla. Kultowość tej ścieżki dźwiękowej, ba, tych kilku akordów, zresztą, co ja gadam, nawet niekiedy samego, pierwszego, pojedynczego dźwięku, to jest historia sama w sobie. Musieliście tam być, żeby przeżyć to na własnej skórze. Z całym szacunkiem do innych anime, bo ja nie oglądałem wszystkiego na świecie. Ale nie sądzę, żeby coś było w stanie przebić Ultra Instinct i ten soundtrack pod kątem poziomu ekscytacji na świecie. Jak nie wierzycie, zapytajcie tysiące ludzi na ulicach Meksyku czy państw Ameryki Południowej, którzy oglądali Dragon Balla Super na wielkich telebimach. Kiedy pierwszy raz usłyszałem ten soundtrack podczas końca pierwszej rundy walki Goku i Jirena, myślałem, że śnię. Ja nie sądziłem w tamtym momencie, że Dragon Ball Super kiedykolwiek wywoła we mnie takie emocje. W połączeniu z przepiękną animacją i sceną, w której Goku po raz pierwszy udało się czysto uderzyć Jirena w brzuch, kiedy cały turniej zamarł, a zawodnicy razem z bogami i aniołami z zapartym tchem obserwowali to starcie. Powiem wam tak, zanim odejdę z YouTube'a, chciałbym jeszcze raz przeżyć coś takiego oglądając Dragon Balla. Ten soundtrack to jest najlepszy soundtrack, najbardziej kultowy. Mimo tego, że tak naprawdę te pierwsze akordy są dość proste, ale biorąc pod uwagę, jaką historię opowiadały, biorąc pod uwagę, jak wyszły poza uniwersum Dragon Balla i stały się też obiektem wielu memów i tak dalej, nie było możliwości, żeby na pierwszym miejscu pojawiła się inna ścieżka dźwiękowa. Na sam koniec powiem wam tak. Tak, wiem, nie pojawiło się Ultimate Battle. Ze względu na to, że nie znalazło się w moich 18 ulubionych soundtrackach. I jeszcze raz powiem, nie hejtuję żadnego Dragon Balla GT, bo tak wam myślę, że mogła taka myśl wpaść do głowy. Jeśli chcecie poznać moje zdanie na temat Dragon Balla GT, to możecie sobie obejrzeć ostatni film, w którym pokazywałem kolejność oglądania serii Dragon Balla. Zresztą wiecie, że ja lubię sobie żartować z różnych rzeczy, także dzisiaj większość była w żartach, oprócz tej kolejności oczywiście. Jeszcze raz przepraszam. Nie znam się na muzyce, więc jak pomieszałem jakieś pojęcia, przepraszam. Przepraszam też za głupie żarty. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pierwszy raz robiłem ranking w takiej formie, że tak naprawdę nie wiem, czy ja bardziej mam mówić, czy ja bardziej mam to słuchać. Zobaczę, jak ja to zmontuję. Ale generalnie, jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka i czekam na wasze opinie. Który z tych soundtracków lubicie najbardziej? Być może jest jakiś, którego ja nie uwzględniłem, ale każdy ma swój gust. Nie ma dobrego ani złego gustu. Każdy ma swój gust, więc jeśli jakiś soundtrack, który lubicie najbardziej, nie znalazł się na tej liście, to nie bądźcie na mnie źli. Po prostu przesłuchałem wszystko i wybrałem te 18, które chcę tutaj uwzględnić. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że taki film troszeczkę inny wam się spodobał. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. A w zasadzie widzimy się. No tak, no, wtedy już się zobaczymy, bo dzisiaj się tylko słyszymy. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.